Cześć Boaterze, witaj w tym kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy troszkę na kawkę i później zjemy coś. Jesteś głodna? Jedziemy gdzie? Do Emilki, tak. Dobra. Dobra. Będzie smakować jedzonko? Będziesz jadła ryż i kaczkę? Tak. Czy kurczaczka? Będziesz widzieć. Kurczaka, okej. Okej. Osiołaś. Osioła? Nie no. Wszystko wiem, że w chiński serwują, ale osioła? Co tata zrobił? Dojełeś jadę. No ona już odrasta. Dojełeś poje. No, ale już odrasta. I jedzie nasz tramwaj. I? Tatusiowi też ustka wysmarujecie? Jaka obsługa? Ale pilnowałem, żeby Julianek nie odjechał i musiałem drugą ręką nagrywać vloga. Jesteśmy właśnie tutaj na kawce. Pijemy kawę, tatuś też. Dzisiaj nie będzie tego brańczyć, bo kawka ciepła. Mama ma ciasteczko, tatuś nie ma. Bułeczkę. Co, Laurusiu, chcesz? I Laura ma tu koleżanki, tak? Co to jest, Laurusiu? Mama. Jak? Mama. Coś masz w buzi, tak? Mamery. Kambery. Kambery. Zosię i Emilkę masz? Tak? Co to masz za lalkę, Laura? Ze sobą? Co to masz ze sobą? Nie wiem. Nie wiesz? Jak się nazywa? To jest Po, tak? Taka historia to jest ciekawa. Ciocia Weronika to był cioci Weroniki Po. Kupiliśmy tego Po, nie wiem, z siostrą. Musiało być gdzieś tak, ja miałem 13 lat, siostra Sandra miała 12. Wiadomo, że nie mieliśmy nie wiadomo jakiego kieszonkowego, ale zbliżały się urodziny Weroniki siostry, która miała wtedy 2 latka i strasznie też lubiła Teletubbiesów oglądać. I tyle co mieliśmy wtedy pieniędzy, to tak się złożyliśmy razem i kupiliśmy jej właśnie takiego małego jednego Teletubbiesa. Już tutaj sreberko zeszło, ale nadal żyje. Co dziewczyny robicie? Jodzi tyle. Proszę, tak. Jodzi. Patrz, co mama tak? Idzie pani? Co, Laurusiu? O, noga mi odpadła. Uważaj, nogówka. Noga mi odpadła od kamery. Tatuś się psuje. Tutaj pani. Zgubiło się. Zgubiło się? A gdzie powinno być? Tutaj. Przy kamerze. Nie, że coś się... Hej! Coś się powiedział, tylko a tutaj tatuś jest z Julianiem, tak? Patrzy, nie mam ni oko. Żółto dzisiaj ma się. Co? No, jesteśmy... Partner look. Partner look. Emilka? Tak. Twoja koleżanka? W domu będzie. W domu będzie? Larusi. Aha. To Larusi do domu weźmiesz ją? Ze sobą? Tak. Te restauracje takie twarze tutaj nas witają. Patrzą się na ciebie takim wzrokiem. Jakby mieli atakować. Z Jankiem siedzimy właśnie w restauracji Bambu. Z tyłu mamy jakieś twarze, maski,
Ja właśnie zjadłem już jeden talerz i chyba mam, prawie już mam dość. A teraz Dominika poszła sobie po jakieś jedzenie. To są takie figurki fajne. One mają wielkość człowieka normalnie. Bardzo fajne, podobają mi się. I jak ci smakuje jedzenie tutaj? Pyszne. To się mówi w ogóle salat, nie? To jest królikiem. Tasia sałatka. Ale zobaczyła, że ty jesteś, nie? Automatycznie okiem. Aha, jest mama. Tasia się przebudziła. A to są te frulingsland, pyszne, nie? Ja je uwielbiam. Co, Lauruśku, jesz? To jest kisielek? Czy co to jest? To jest budyń. Będziesz... Mam ci pomóc? Budynek. Uwaga, spróbujemy nabrać, tak? Dobre? Fajnie. Gdzie tatuś? Gdzie kamera? Hej. Gdzie jesteśmy? Oj, 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 ciągnie mnie za... Nie ciąg mnie za włosy. Nie ciąg mnie... Nie ciąg mnie za włosy. To naprawdę boli. Au! Wiecie, ile takie dziecko ma siły? Wiecie, ile takie dziecko ma siły? To jest niemożliwe. To była marka lodów, którą znajdziesz tylko w Wiedniu, w 10 becyrku. I te lody są przepyszne. Śledzą mnie już od dzieciństwa. Z rodzicami co weekend tam w niedzielę po kościele chodziliśmy. Będziemy chodzić na lody do Tichego? Tak. Ale to jak tatuś już nie będzie na diecie trochę, co? Lalusia. Bo tym lodom to tatuś się nie oprze. Lalusia. A Laurusia się oprze? Tak. Tak. Miała silną wolę, tak? No, już ma silną wolę. Czasami z nami. To fakt. Zobaczcie, przechodzimy koło tego salonu. I kiedy otwierają? Ta-ta-da-da, 17 marca. Moje imieniny. Kochani, jesteś na diecie. Ajajaj. No cóż, trudno, nie będę mógł skosztować. Nic, wiesz, w twoje imieniny pójdziemy po prostu tutaj i ja zjem, powiem ci, jak smakują, czy są tak dobre jak tamtym roku. Długoterminowe cele są ważniejsze od krótkoterminowych głodów. Widzieliście tą datę? Przypadkiem jest to dzisiejszy dzień, 17 marca, dzień, w którym też mam imieniny oraz puszczam ten vlog. Zapraszam do Q&A. To dostałem na imieniny od Dominiki. Nowa torba do treningu jest. Więc tak, Kimberly pyta, co sądzimy o Norwegii? Oprócz tego, że mam kolegę z Norwegii, to znaczy pochodzenia norweskiego, często jest w Wiedniu, ale też i często w Norwegii, to nie łączy mnie zbyt wiele z Norwegią, ale na pewno chcielibyśmy kiedyś odwiedzić. Nie mam absolutnie pojęcia, co w Norwegii można robić. Wiem, że jest zimno, i wiem, że można zobaczyć zorza polarne. Prawdopodobnie. Nie wiem, to jest mój stan wiedzy. Także dziękuję ci, Kimberly, za to pytanie i pozdrawiam serdecznie. Myślę, że zostawię to dziś przy tym pytaniu. Pozdrawiam jeszcze serdecznie Jeffko za ten bardzo fajny komentarz oraz Zuzię Ściubę. Pozdrawiam was serdecznie. A za prędkość pozdrawiam Żanetę. Byłaś tym razem pierwsza. I Szabel Adidas, pytasz, który byłeś? Byłeś drugi. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłego dnia, zapraszam do kolejnego vlogu i czołem, bohaterze.